Najpierw musimy ustalić zasady. No więc tak. Filmik to jest wyzwanie squishy kontra prawdziwe jedzenie. I teraz tak, będziecie grać w marynarza. Umiecie grać w marynarza? Ja nie umiem. Ja nie wiem, co to jest ta gra w ogóle. Papier, kamień, nożyczki. To jest gra w marynarza? No ej, aż sama zwątpiłam. Dobra, będziemy grać w kamień, papier, nożyczki, żeby ustalić, kto wybiera jedno z tych pudełek. I teraz tak, ten kto wygra, wybiera pudełko i jeżeli będzie tam prawdziwe jedzenie, to macie szansę zdobyć punkt, ale musicie zjeść dwa gryzy lub dwa łyki tego jedzenia lub picia. Jeśli to będzie cytryna, A jeżeli to będzie cytryna, to no, to wiesz, możecie sobie ustalić, ile chcecie tych gryzów czy łyków. Cytryna to... Chcesz trzy, dasz radę? Bo to są takie rzeczy niekoniecznie dobre. Cytryna to wyciśniecie taką miarkę do syropów, soku z cytryny i będzie musiał to wypić. Będę musiał to wypić, jeśli ja wnoszę. A myślicie, że będzie cytryna? Może będzie coś gorszego? Dobra, to... Coś, czego bardzo nie lubicie. Papryka! Nie, trzeba papryka. Na przykład kurczak. Żeby była zbożowa. Nie mamy. Błagam was, żeby była... Ja teraz chciałam kawę zbożową i tato powiedział, że nie mamy. Nie mamy. Ja przegrałam. Za jakie grzechy? Widzę, że się trochę wystraszyliście, ale co, jesteście gotowi? Decydujecie się podjąć wyzwanie? Tak jest, tylko tu mamy... Mamy dwa kartoniki, pod kartonikami w jednym miejscu, pod jednym kartonikiem jest prawdziwe jedzenie, pod drugim jest squishy. Wygracie w kamień, papier, nożyczki. Ten, kto wygra, wybiera kartonik, a osoba, która przegrała, no nie ma prawa wyboru, po prostu musi wziąć ten kartonik, który pozostał. I teraz ten, kto dostanie, kto będzie miał w kartoniku squishy, ten niestety nie ma szansy na punkt, ten nie dostanie punktu, a ten, kto będzie miał prawdziwe jedzenie, ten dostanie punkt pod warunkiem, że zje trzy gryzy lub wypije trzy łyki tego jedzenia. Ja trzy gryzy squishy i dostanę punkt. Nie, nie można jeść squishy, bo można się otruć i być chorym. Zaczynamy, runda pierwsza, kamień, papier, nożyce. Trzy, cztery. Auć. Dawid, ty wybierasz. Naprawdę? Naprawdę. Dobra, ale możesz się pobawić. Wydaje mi się, że ja wygrałam. Muszę coś zdać. Trzy gryzy. Mogę całego odjeść? Trzy gryzy. Ja bym wziął cały. Nie głupie. Kiepski mocny zapach. Jak squishy pachnie. Nie pachnie bananem? Chcesz zobaczyć? No nie pachnie. Pachnie. Nie, nie przedłużam, tylko dyrektuję się smaki. Nie, tylko trzy gryzy będą przejść. To zobaczymy, to tylko taki miły początek, ale potem czeka was coś gorszego. Ostatni gryz. Satan. Popatrzcie i się uczcie. No i na razie punktacja wygląda w ten sposób, że Dawid ma 0 punktów, Bartek ma 1 punkt. I zaczynamy rundę drugą. Przynajmniej mogłem się pobawić. Dokładnie. A ja w sumie jakbym brał same duże kresy, to bym zjadł tak całego banana. Nie pomyślałam. Odwróćcie się. To muszę to pamiętać. Zaczynamy rundę drugą. Trzy, cztery. Nic. Trzy, cztery. Jeszcze raz. Trzy, cztery. Nic. Trzy, cztery. Nic. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery.
Ry. Wygrałem w końcu. Który by tu wybrać? Może... To. Trzy, cztery. Nie, no naprawdę! Dawid jest już głodny. Dlatego tak się domagam. I co, mam zjeść wszystkie trzy truskawki? Trzy gryzy. Trzy gryzy? Możesz takie, jak ta truskawka, ale my te były? Tak. A też sobie sam. Pieszka była. Dlaczego zostawiasz tutaj jedzenie i marnujesz to? A będę ustał, nie mogę powiedzieć. Trzy gryzy zjedzone? Tak. Dobra, to zamykamy. Kolejna runda. Ok, zaczynamy rundę trzecią i punktacja jak wygląda? Na razie Dawid 0 punktów, Bartek 2 punkty. Bartek, być może to będzie twój wielki rewanż za... Pizza Telepatia Challenge. Dokładnie. Jeśli tego filmiku nie oglądaliście, to zobaczcie, jak przegrałem z moim bratem. Nie powiem, jaki był. Bo to spoilerowałem. Trzy, cztery. Dzięki, super. Albo się napij to. Chusteczkę poproszę. Ale się utytłałeś. Dobra, mi pierze. Co mówisz? Jak to się utytłałem? Fajne fuksy. Dziękuję bardzo. Poproszę chusteczkę. Poproszę chusteczkę. No proszę tego na pewno. Nie mogłem się powstrzymać. Wbrew zasadom. A jeszcze trzy. A jeszcze dwa, bo musiałem trzy. Ale i tak punkty dostaniesz. Ja się z Kwiszakiem pobawię. Jeden jak ci fajnie. No cóż, jak mleko. No. Nie duże było. Od razu lepiej. A teraz do kosza cel. Ej, pecha, nie mogę cię. Squishy Flip Challenge. Challenge. Przeżyj Squishy. Proszę się odwrócić i zaczynamy. Udało mi się! Czwartą. Oh yeah. Bam! No. Udało mi się, wygrałem Squishy Flip Challenge. Świetnie. Zaczynamy rundę czwartą. Na razie wyniki przedstawiają się następująco. Dawid ma punktów 0, Bartek ma punkty 3, ale Dawid, jeszcze masz szansę zremisować. Wielki rewanż. Jeszcze mam szansę, było chyba 6, prawda? Tak. Tak. Teraz wygram, to już przegrałeś. Wiem o tym, prawda? Ale przynajmniej, wiesz, będzie miał taki punkt honorowy. Przynajmniej zabiorę i sobie zjem albo wypiję. No cóż, ale coś nie będzie kawa. Nie. O, mogłem podkląć. Gracie w papier, kamień, nożyce. Trzy, cztery! No. Trzy, cztery! Cytryna! Dzięki. To jest niewiarygodne. To jest moje. Bartek, ty nie podpatrujesz czasami? Wiesz, że jak potem będziemy filmik montować, to wszystko się wyda, jeżeli podpatrywałeś. Nie, podpatruję. Ja tam patrzę przecież. Trzy gryzy cytryny. Ale co ja to muszę zrobić? Ej! Dobra! A może sok z cytryny wyciśniesz? Mogę tam tylko zęby. Mogę ewentualnie ci obrać trochę tą skórkę. A mogę tak tylko trochę zębem zaskować? To muszą być trzy gryzy. No, mogą być małe, ale trzy muszą być. Widzisz, jak świętej pamięci mój język.
oto ostatnie chwile życia mojego języka. Boga. Nie radzę z tego gościa. Wypukać usta. Jeszcze jeden. Nie wymiękaj. Nie wymiękaj. Nie wymiękaj jak ta cytryna. Zobacz, jak miękka. Brawo. Mam. Zobaczcie. Język pluma. Czas na piątą, przedostatnią rundę. Proszę się odwrócić. Ej, jak ja wszystkie sześć trafię, to po prostu... Dobra, ja patrzę. Patrz, podaj. Nie, nie, nie wolno. Zaczynamy piątą rundę. Jak na razie wyniki przedstawiają się następująco. Dawid, 0 punktów. Bartek, 4 punkty. Ale jeszcze masz szansę zdobyć. Ile punktów? Mamy jeszcze dwie rundy. Nie, jedną. No ta jeszcze jedna. Masz jeszcze szansę zdobyć 2 punkty. To jest osobno. Dobra, grajcie. No cykami papier na rzucę dajcie. 3, 4. 3, 4. Bang. I'm the winner. Nie! 3, 4, 3. I'm the winner! Oh yeah, winner! Oh yeah! Co ty się zrobił? Co ty się zrobił? Oddawaj, to mówię! Oddawaj, to mówię! Wytrzyj się i oddawaj! No ale nie, jak ja teraz się wyrosuję ostatnio dobrze, to nie wiem, co zrobię. Po prostu... Zjesz squishy. No i co teraz? No niestety, no musisz zjeść squishy, no. Jak to się nie... Dobra, to już nie będzie. Okej, już nie będzie. Nie! Kosteczka, szybko! Kosteczka! Ochytstwo! Mamy. No dobrze, mam tu jeszcze, na szczęście mam tu jeszcze kawałek arbuza, który no tak uciął mi się w trochę niefortunny sposób. No i tym lepiej, nie lubię pestek, a to jest akurat takie jakby w Polsce. A zginął mi talerz? Talerz. Oddaj mi talerz. Dawid, ty naprawdę byłeś głodny. No teraz patrzcie i się uczcie. Trzy gryzy, Bartek. Jak zjeść dużo arbuza w małej ilości gryzów? Bo dla mnie to jest jakaś w ogóle dziwna sprawa. Więc proszę, żebyście poszli do swojego pokoju i zamknęli drzwi. Okej. Jestem. A gdzie Bartek? W pokoju ciągle. Zabrałeś mu koszulkę? Tak. Bartek! Ach, on się teraz wstydzi wejść, bo ma za małą koszulkę. No właśnie. Bartek 9,5 nawet. No to 9,5 wiesz. Myślisz, Dawid, że teraz ty masz moce Supermana? Superman. Dobra, no to dalej. Grajcie w kamień, nożyce, papier. 3, 4. Jak on trafi 6 raz, to po prostu ja w to nie wierzę, nie? Po prostu wszyscy powiedzą, że to jest ustawione, że to jest niemożliwe. Nie można 6 raz trafić. Bartek, dobrze się zastanów. Mordeczkę! Nie! Nie! Zabij grzechy! Ale dobra. Ile? 3? To jest kawa? Tak.
Pokaż tutaj, do kamerki. No jest kawa, niestety. Serio muszę? No. Daj mi! Daj mi, jesteś za młody na kofeinę. Napiłem i naprawdę jest wstręt to uchysło. Jak możecie to pić? Ja też mogę posmakować? Mhm. No, zobaczysz. No nie, nie wierzę. To jest całkiem niezłe, jak to nabierasz do ust, ale jak coś się przyłykasz i coś słodko zostaje w ustach, to wtedy... Ale chwileczkę, kto miał wypić czujki? Dawid. Tak. A wypiłam jednego. To wypij jeszcze tak szybko takie dwa i będziesz miał punkt honorowy. Ej, to jest dobre, tak? Spoko. Spokojnie? Bez jaj, to tylko jak też może sobie muszę. No to co chłopaki, kiedy rewanż? Robiliśmy do tej pory dwa challenge. Jeden wygrał Dawid, drugi wygrał teraz Bartek. No i kiedy robimy następny challenge? Rewanż będzie, kiedy przestanie mnie mydlić. Dziękujemy wam za oglądanie. Zasubskrybujcie nasz kanał, napiszcie komentarz. Napiszcie dzwonek. Kliknijcie dzwoneczka i kliknijcie, żeby otrzymać powiadomienia wszystkie i łapki w górę! A teraz z wami się żegnamy. Wpadajcie na nasz kanał, bo niedługo będzie nowy challenge. Czas na czwartą rundę, emocje sięgają zenitu. I teraz mamy punktację natychmiastową prezentującą się tak Kubica. Bang, bang. Kubica czy Hiro? Nie strzelaj! Punktacja prezentuje się następująco. Dawid ma 4 punkty. Ja mam 4 punkty, a Bartek ma 0. Czas na rundę czwartą, przedostatnią i w tym momencie punktacja prezentuje się. Piąta jest przedostatnia.